Witam wszystkich. W tym materiale przedstawię argumenty za oraz przeciw, dlaczego warto wykonać beton podkładowy pod ławą fundamentową. Bez zbędnej gadki, zaczynamy. Każdy budynek jest wykonywany na podstawie projektu budowlanego. Nasz dom także, więc powinniśmy przestrzegać tego, co się w nim znajduje. Skoro jest w nim uwzględnione wykonanie betonu podkładowego, należy go wykonać. Projekty budowlane tworzą osoby wykształcone w kierunku budownictwa, posiadające odpowiednie uprawnienia, bazują na normach i wiedzy zdobywanej latami. Możemy im zaufać, bo nie jest ich celem umieszczanie w projekcie rozwiązań tylko po to, aby inwestor wydawał niepotrzebnie pieniądze, a które faktycznie mają uzasadnienie. Pamiętajmy, że pod całością podpisuje się kierownik budowy, który za brak betonu podkładowego może i przymknie oko, ale mimo wszystko jego brak to niezgodność z projektem. Beton podkładowy ogranicza wsiąkanie wody i mleczka cementowego z betonu w grunt. Dodatkowo zapobiega mieszaniu się betonu z gruntem. Ma to miejsce w przypadku wylewania ław bezpośrednio do wykopu. Jak szybko woda będzie wsiąkała, zależy od rodzaju gruntu. Dla piasku będzie to bardzo szybko, w przypadku gliny zdecydowanie wolniej. Beton, aby uzyskać swoją wytrzymałość, potrzebuje wody, której odpowiednią ilość dodała wytwórnia w trakcie przygotowywania mieszanki betonowej. Jeśli woda ucieknie do ziemi, to beton wyschnie przed związaniem i nie osiągnie swojej normatywnej wytrzymałości. Dodatkowo podczas wylewania mieszanki pewna jej część miesza się z ziemią, co dodatkowo ją osłabia. Niestety osłabiona warstwa betonu w przypadku ławy fundamentowej wylewanej w grunt znajduje się na jej spodzie, gdzie wielkość otuliny zbrojenia wynosi kilka centymetrów. Nawiązując do kosztów, to koszt betonu podkładowego wcale nie jest taki duży, patrząc na całość wydatków poniesionych na budowę domu. W zależności od wielkości budynku jest to kilka metrów sześciennych betonu niskiej wytrzymałości. Korzyści z jego wykonania warte są poniesienia tych kosztów, a niekiedy są nawet niezbędne w przypadku niektórych rozwiązań hydroizolacji fundamentów. Beton podkładowy umożliwia wyrównanie dna wykopu i stworzenie równej bazy pod ławy fundamentowe. Wykop wykonuje się zazwyczaj przy wykorzystaniu koparek, ale końcowe 10 cm zaleca się wykonać ręcznie, aby nie zruszyć gruntu znajdującego się bezpośrednio pod ławami fundamentowymi. Przez lata grunt ten zagęścił się na tyle, że może stanowić solidne oparcie dla naszego budynku. Jeśli wykopiemy za głęboko i następnie uzupełnimy te miejsca luźną ziemią, to bez mechanicznego zagęszczenia ława nie będzie miała solidnego oparcia i może nierówno osiadać, narażając nasze ściany na pękanie. Lepszym rozwiązaniem jest, zamiast podsypywać dołki ziemią, uzupełnić ubytki betonem podkładowym, ułożonym bezpośrednio na niezruszonym gruncie. Łopatą zbieramy luźną warstwę gruntu i na to lejemy chudziakę. Wyrównamy dno wykopu, budynek będzie opierał się na solidnym podłożu, a dodatkowo stworzymy sobie równą bazę do wykonania ławy fundamentowej. W niektórych rozwiązaniach stosuje się hydroizolację zaczynającą się już pod ławą fundamentową. Takie rozwiązanie hydroizolacji spotyka się na przykład w projektach, gdzie słupy żelbetowe zaczynają się już od ławy fundamentowej. Wykonuje się ją z papy lub też mas typu KMB. Aby hydroizolacja ta spełniała swoją funkcję, musi ona zostać położona na betonie podkładowym, aby w kolejnym kroku na niej została stworzona ława fundamentowa. Sam beton podkładowy w przypadku wykonywania hydroizolacji pod ławą musi również być wyższej klasy, minimum C12. Wykorzystanie mocniejszego betonu ma za zadanie ograniczyć jego pęknięcia, które mogą spowodować uszkodzenia hydroizolacji. Gdy decydujemy się na wykonanie betonu podkładowego, warto od razu umieścić w nim również uziem z wyprowadzeniami do głównej szyny wyrównawczej i ochrony odgromowej. Umieszczenie go poza ławą fundamentową ma swoje zalety. Taką zaletą jest niewątpliwie łatwiejsza praca, gdyż nie musimy umieszczać bednarki w zbrojeniu ławy, manewrując między strzemionami. Jeśli cała ława jest pokryta hydroizolacją, to jest odizolowana od gruntu, co zwiększa rezystancję uziemienia. Każdy zapewne słyszał historię o możliwości pęknięcia ławy po uderzeniu pioruna.
Kiedy uziom znajduje się w betonie podkładowym, możemy spać spokojnie. Ten rodzaj uziomu jest najtańszym rozwiązaniem. Nigdy nie wiadomo, ile szpilek przyjdzie nam wbić, aby otrzymać wymaganą rezystancję. Beton podkładowy stwarza nam bazę, na której o wiele wygodniej wykonuje się kolejne prace związane z wykonaniem ławy fundamentowej. Szalunki opierają się na twardym podłożu. Zbrojenie nie babra się w piachu czy glinie. Łatwiej dokonuje się niezbędnych pomiarów. Prawidłowe wyprowadzenie poziomów już na samym początku ułatwia pracę i ogranicza ryzyko pomyłki. Ostatnią zaletą jest często pomijany fakt, że beton podkładowy zapobiega rozluźnianiu gruntu wykopu. Czas od wykonania wykopu do wylania pierwszego betonu powinien być możliwie jak najkrótszy. Jeśli zacznie padać i do wykopu dostanie się woda, może dojść do rozluźnienia gruntu. Szczególnie podatne są na to gliny, natomiast grunty piaszczyste mniej. Jeśli wykonujemy beton podkładowy, to zabezpieczamy dno wykopu przed rozluźnieniem i możemy spokojnie przeprowadzać kolejne prace. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, gdzie zrezygnowaliśmy z betonu podkładowego. Mamy grunt gliniasty. Kończymy prace związane ze zbrojeniem ławy, narożniki powiązane, wyprowadzone z startery do słupów i w nasz wykop ulewa wlewa masę wody. Grunt pod zbrojeniem rozmaka od zalegającej wody, tworząc błoto. Nikomu nie będzie się chciało tego błota usuwać spod zbrojenia i w to wszystko zostanie wylany beton ławy fundamentowej. Nie będzie to zdrowe dla naszych fundamentów. Okej, zatem jakie argumenty przemawiają za tym, aby jednak zrezygnować z betonu podkładowego? Koszt betonu podkładowego pod ławy dla domu 200-metrowego to kwota rzędu 2000 zł. Do tego należy dodać deski na szalunek, robociznę. Z obserwacji polskich budów, ekipy budowlane często pomijają beton podkładowy. Jest taniej i szybciej, czyli tak jak lubimy. A na jakość można przymknąć oko. Każdy sam musi ocenić, czy w obliczu korzyści, jakie nam daje beton podkładowy, warto w tym miejscu oszczędzać i z niego rezygnować. Dodatkowa praca. Bez wykonania dodatkowej pracy nic niestety nie osiągniemy. Samo się nie zrobi. Na szczęście przy szalowaniu betonu podkładowego praca nie jest ciężka. Co prawda wymaga precyzji w wyprowadzaniu ścian i poziomu, ale nie jest to lot w kosmos. Wszystko wymaga czasu. Faktycznie, czas potrzebny na docinanie desek, rozmierzanie ich lokalizacji, złapanie poziomów, wbijanie słupków i skręcanie desek to w zależności od ilości robotników kilka dni roboty, potem kilka dni na związanie betonu i dopiero kolejne prace nad ławą. Obecnie nowe domy rosną w niewyobrażalnym tempie. Może to być demotywujące, gdy własny dom stawiamy systemem gospodarczym. Ale pamiętajmy, że każdy etap prac ma swoje czasy technologiczne i świadome ich skracanie niesie ze sobą pewne ryzyka. Lepiej przestrzegać technologii budowania, nawet gdy wydłuża to czas budowy. Jesteśmy wtedy pewni tego, że wydane pieniądze zostały spożytkowane prawidłowo, a kolejne etapy budowy nie zostaną zniszczone przez nieprawidłowo wykonane etapy poprzedzające. Dla osób, które pierwszy raz będą wykonywać beton podkładowy, przygotowałem kilka wskazówek. Do wykonania betonu warto zamówić więcej mieszanki, niż to wychodzi z obliczeń. Pamiętajmy, że ilość betonu jest uzasadniona od dokładności szalunków, a w przypadku betonu podkładowego szalunki mamy tylko z boków. Niekiedy rezygnuje się z szalunków zupełnie, ale ja polecam je wykonać, bo znacznie ułatwiają pracę. Dno wykopu nigdy nie jest idealnie równe i tej mieszanki zużyjemy więcej. W moim przypadku potrzebne było około 1 metra sześciennego więcej mieszanki betonowej, niż to wychodziło z obliczeń. Jeśli macie własną betoniarkę, to możecie dokręcić brakującą część betonu samodzielnie, ale musicie być na to przygotowani. Niewykorzystanej mieszanki, za którą i tak zapłaciliście, nie warto marnować, wylewając ją byle gdzie. Można ją spożytkować. Przygotuj tylko wcześniej kawałek szalunku, na przykład pod ogrodzenie, próg w blaszaku, odważniki na siłownię czy designerskie donice na kwiaty. Kawałek folii, na którą będzie można wylać mieszankę, będzie też przydatny, gdy dodatkowe szalunki będą poza zasięgiem pompy. Z racji cienkiej warstwy betonu podkładowego oraz układania go na gruncie, szczególnie piachu, będzie on bardzo szybko tracił wodę i wysychał.
Efekt będzie spotęgowany w lato przy wysokich temperaturach. Warto zamówić beton z samego rana albo na koniec dnia, kiedy temperatury będą niższe. Jak tylko z jego powierzchni zniknie woda, trzeba go zatrzeć na ostro pacą styropianową, aby miał równą powierzchnię, bez pozostałości mleczka cementowego. Do każdego wylewania betonu potrzeba jest kilka osób, gdyż jest co robić. Lepiej, aby było za dużo rąk do pomocy, niż mielibyśmy się denerwować, że beton zaczyna wiązać, a nie jest wyrównany czy zatarty. Dlatego warto zorganizować sobie pomoc. Osobę do trzymania rury pompy, z dwie osoby do rozprowadzania betonu, kogoś do obsługi wibratora. Wprawdzie w przypadku betonu podkładowego można go nie wibrować, chociaż beton zawibrowany zawsze jest mocniejszy. Dodatkowo osobę do zacierania oraz osobę lub dwie do zakrycia betonu folią w celu zatrzymania odparowania wody z jego powierzchni. Warto wyposażyć się w okulary ochronne podczas pracy z betonem w celu ochrony naszych oczu. Rękawice i odpowiednie ubranie ochronią naszą skórę. Szczególnie dotyczy to osoby trzymającą rurę pompy, gdzie beton mocno chlapie. Do ściągania betonu można wykorzystać wcześniej przygotowany kawałek deski, dociętej tak, aby nie wpadała nam do szalunku podczas ściągania i równania betonu. Na koniec chciałbym dodać, że mimo wszystko każda budowa jest inna i każdy ma swoje zdanie odnośnie stosowanych rozwiązań. Sami musimy podjąć decyzję, czy budowę domu całkowicie przekazujemy w czyjeś ręce, licząc, że zostanie ona wykonana zgodnie ze sztuką i projektem budowlanym, czy też aktywnie uczestniczymy w naszej inwestycji. Warto poszerzać swoją wiedzę, aby móc zweryfikować swoich wykonawców i w razie wątpliwości odpowiednio reagować. Pamiętajmy, że budujemy dom, w którym będziemy mieszkać my sami, a nie ekipa budowlana, sąsiad czy kolega z pracy. Nie zawsze zdanie innych jest prawidłowe i rozwiązania z innych budów sprawdzą się na naszej. To architekt podczas wykonywania projektu lub jego adaptacji do naszej działki zestawia ze sobą projekt, warunki zabudowy czy też warunki gruntowe panujące naszej działce, aby finalny projekt umożliwiał otrzymanie pozwolenia na budowę, a rozwiązania w nim zawarte były odpowiednie do naszego domu i działki, na której będzie on budowany. Użytkowanie domu należy rozpatrywać w przestrzeni wieloletniej i oszczędności na etapie fundamentów mogą się na nas zemścić za 10 czy 15 lat. Naprawy w obrębie fundamentów często są bardzo kosztowne, a niekiedy niemożliwe. Po takim czasie dochodzenie swoich praw od wykonawców jest praktycznie niemożliwe. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem Ci podjąć decyzję odnośnie betonu podkładowego. Jeśli Ci się podobało, kliknij w łapkę w górę i przycisk subskrybuj. Będzie to dla mnie znak, że warto stworzyć kolejne filmy związane z budową domu i rozwiązaniami, jakie ja zastosowałem podczas własnej budowy. Dzięki za poświęcony czas, powodzenia na własnej budowie i do zobaczenia w kolejnym materiale.